Witam wszystkich. Słuchajcie, rozpakujemy sobie taką paczuszkę, którą dzisiaj sobie sprezentowałem. Jest tu kilka rzeczy, które na pewno się przydadzą do różnych projektów. No i skusiłem się na zakup imadła, bo czasami potrzebowałem coś mocno złapać i na przykład przewiercić, a nie mam żadnego takiego uchwytu, który by to stabilnie utrzymał. Także myślę, że takie imadło gdzieś tutaj jak zamontuję do biurka, będzie się sprawowało do takich akcji fajnie. Tym bardziej, że biurko mam dosyć bardzo solidne, duże, także nie będzie problemu z montażem tego. Także zobaczmy sobie, co ja dzisiaj tam sobie nakupywałem. Jeżeli ktoś jest ciekawy, w jakim sklepie to kupiłem wszystko, to od razu już mówię, że tym razem nie w Gołtroniku, tylko w Elektroparku z Wrocławia, lokalnie na ulicy Aleksandra Ostrowskiego. Asortyment mają dosyć fajny, stronkę też mają fajnie zrobioną. No i pokażę wam jeszcze tak z ciekawości ich stronkę, jak wygląda. I dodam takie info, że wchodząc sobie na ich stronkę, załóżmy, tu macie pole wyszukiwania. Wystarczy, że wpiszecie jakiś numer, zaraz znajdę może tą kartkę, co miałem, na której miałem spisane tylko same numery. Nie mam. Dobra, ale zobaczmy sobie na przykładzie jakiegoś takiego jednego przedmiotu, tak? Czyli na przykład olej silnikowy 5 litrów i on ma kod produktu 12830. I teraz będąc na tej stronce, wystarczy, że wpiszemy tylko ten kod 12830 i popatrzcie się, już mi ten olej wyskakuje. I bardzo dobrze sobie na kartce spisałem te numery właśnie tych przedmiotów, ponieważ bardzo mi to ułatwiło wyszukiwanie i dodawanie do koszyka rzeczy. I w ogóle jest taki motyw, że jak jesteście tam już na miejscu, to jest takie biureczko z laptopem, gdzie sobie składacie zamówienie i oni to gdzieś tam automatycznie dostają do komputerka. Gościu idzie z tym całym zamówieniem na magazyn, wszystko pakuje i za chwilę wam daje do ręki. Także ten system oni tutaj mają bardzo fajnie zrobiony. Widzicie, kod produktu. Nie trzeba wpisywać żadnej nazwy, wystarczy, że sobie tylko spiszecie kod produktu i już możecie to znaleźć bez problemu. Także jest to potencjał. Na przykład czegoś takiego nie ma Gołtronik, że po kodzie produktu wpisujecie i znajduje wam jakiś tam przedmiot, tak? No tutaj Elektropark tą stronkę ma bardzo fajnie zrobioną. Bardzo mi się to podoba. No i tak to wygląda. Dużo przedmiotów, chemia, bezpieczniki, czujniki, elementy montażowe. No mają troszeczkę tego, robotyka, dom i warsztat. Dużo rzeczy też zauważyłem, że jest na przykład niedostępnych, co jest no troszeczkę szkoda, bo były fajne niektóre takie gadżety, które też bym kupił, ale niestety nie mieli ich na magazynie i tam pisało, że dostępność 2 czy tam 5 dni, tak? Także tylko wyszukiwałem i brałem to, co było na magazynie. A chyba wziąłem niektóre rzeczy, które już się skończyły. Także naprawdę fajny sklep. Polecam, jak ktoś jest z Wrocławia, a nie chce gdzieś tam zamawiać z nie wiadomo skąd. No i sobie przejdźmy teraz do tej paczuszki. W ogóle, co ja tam nakupywałem, bo jesteście pewnie ciekawi. I madło pójdzie sobie na sam koniec. Zobaczymy, jak one w ogóle będzie wyglądało. Czy jest z plastiku? To pierwsze pytanie, ale chyba nie. Czy z jakiegoś stopu, nie wiem, żelaza, czy tam czegoś innego. Słuchajcie, dużo kupiłem tym razem takich rzeczy do zasilania, podwyższania, obniżania napięcia, ponieważ będę chciał sobie porobić parę projektów, które wymagają właśnie takich modułów. I tutaj mamy takie właśnie jakby przetwornice napięcia DC, step up, w tym wypadku tutaj. Wiem, że kupiłem sobie jakieś takie malutkie jeszcze przetworniczki. Moduły też do ładowania akumulatorków. Kupiłem sobie dwa dodatkowe, chociaż mam ich jeszcze więcej. O, teraz można wykorzystać coś takiego. Patrzcie, tutaj jest na tej naklejce prawdopodobnie kod produktu 12145. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli wpiszę go właśnie tam u nich na stronce.
Zrobimy taki mały eksperyment, bo to będzie bardzo fajne. 121,45. Uwaga, wpisuję. 121,45. Jest, wyskoczyło. Moduł ładowania. Mamo, ja teraz nagrywam. I popatrzcie, znalazło bez problemu 121,45. Także no wielki, wielki szacun za takie rozwiązanie, bo naprawdę to ułatwia komunikację i wyszukiwanie i tak dalej. To są te moduły oparte na tutaj układzie TP4056, tak? O ile? 4056, dobrze powiedziałem. Także dwa sobie kupiłem. To jest na bok. Co my tutaj mamy? Malutkie takie przetworniczki. DC 17 V 1,8 A. Zobaczmy sobie w ogóle ten kod. Nie, no jaram się tymi kodami, to jest bardzo fajne. Zobaczymy, co nam znajdzie. Wpisuję teraz 11828. 11828. No i zobaczcie. Jeszcze raz. 8 jest. Tym razem to jest przetwornica step down. Napięcie wejściowe 4,75 do 23 V. No i napięcie wejściowe 1 V do 17 V. Bardzo fajne. Myślę, że to jest naprawdę malutkie. To można gdzieś już upchać nawet do, myślę, jakichś większych słuchawek, żeby zrobić je bezprzewodowe. Z jakimś modułem też malutkim Bluetooth. I malutkim akumulatorkiem oczywiście. A akumulatorki takie małe mają oni tutaj gdzieś na tym, na stronce, bo widziałem tam u nich, jak szukałem sobie różnych rzeczy. Także można się fajnie bawić. Nie no, świetne są te kody, naprawdę. Czyli mamy przetwornicę step down, obniżającą napięcie. Bardzo, bardzo małe te moduły są. Mówię, można je umieścić już generalnie już w jakichś słuchawkach nawet. Żeby was nie skłamać, jak to jest duże, to wezmę suwmiarkę i popatrzcie, to ma 1,8 cm. 1,8 cm na 1,1. Także naprawdę malutki rozmiar. Fajnie. Wziąłem sobie też takie odgiętka na przewód czarna Fi. To jest coś takiego, że jak nieraz macie kabel po budowie, to możecie przeciągnąć przez to i wam się kabel trzyma, fajnie to wygląda. Myślę, że do jakichś tam projektów z obudowami to może się przydać. Nie wiem, dlaczego mi tak muli ten teraz ta kamerka. Poczekajcie chwilkę. Dobra, także lecimy dalej. Odgiętki do właśnie projektów z obudowami. Super sprawa. Zmieniłem teraz na nie MJPG format, który jakby enkoduje się, tylko na A coś tam VHC, coś nie wiem. Jakieś te tryby są w tym Droid Gamie dziwne. Dobra, słuchajcie, przetwornica step down. Sobie rozpakujemy ją. Z tego co wiem, to mam już taką jedną i popatrzcie się, ta przetwornica, taką przetwornicę kupowałem w sklepie elektronicznym chyba za 20 zł. I teraz wpiszmy sobie ten numer 2941. Zobaczycie, ile zapłaciłem tutaj w sklepie. 2941. 2941. Przypominam, w elektronicznym 20 zł. Patrzcie się, 4,22 zł grosze. Czyli naprawdę o wiele, wiele mniej. Tak jak już mówiłem wcześniej. No ceny mają fajne. Chyba zostanę ich stałym bywalcem, że tak powiem. Tutaj mamy napięcie wejściowe 3,2 V do 40 V i napięcie wejściowe 2,5 do 35 V regulowane.
No, to są już fajne właśnie gadżety do zabawy, różne tam projekciki. Zobaczcie. Taka przetworniczka, nie? Z regulacją tutaj voltów. Tyle, że trzeba miernikiem sobie sprawdzić. No, super sprawa. To się naprawdę przydaje cholernie w różnych tam rzeczach, jakie sobie tam majsterkujemy. Druga to chyba jest też przetwornica na tym układzie. Także jestem zadowolony z tych zakupów u nich, bo wyszło dużo, a naprawdę w miarę tanio. Druga. Prawdopodobnie to chyba pójdzie do projektu z głośnikiem bezprzewodowym, który będę sobie chciał zrobić. Tutaj mamy jeszcze kolejne jakieś przetworniczki. Wziąłem ich, naprawdę trochę ich wziąłem. Mniejsze, większe, o różnych parametrach. Tutaj mamy jeszcze mniejszą przetworniczkę, no. Zobaczcie. V-in i wyjście. Super sprawa. Nie no, kurczę, no. Trochę jest różnica, nie? W wielkości, w opakowaniu. Już można to gdzieś, kurczę, opakować fajnie, zgrabnie do jakiegoś pudełka obudowy. Następna też przetworniczka z tego, co widzę. Chyba wziąłem po dwie sztuki tak z tych różnych rodzajów. I tutaj też mamy to samo. Czyli mamy cztery przetwornice różne wielkości. Nie, chyba jeszcze więcej wziąłem tych mniejszych. Tych mniejszych wziąłem chyba cztery sztuki. A tych większych dwie. No, następna, trzecia. Super sprawa. To zaraz wam pokażę, co to jest. Tylko sobie poodłożę te wszystkie rzeczy. Tak, tu jest czwarta z tych małych przetworniczek. Zarąbista sprawa. Słuchajcie, nie no, kurde. To mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. To na bok, to na bok. To też na bok. Ok, pokażę wam jeszcze. Wziąłem sobie, chcę sobie kable na biurku troszeczkę poukładać. Takie jakby organizery do kabli. W sumie. No okej, niech będzie. 3-4 przewody wejdą takie grubsze, nie? W to. Można sobie poukładać. Będę musiał sobie to porobić, ponieważ koło monitora, laptopa mam straszny bajzel, jeżeli chodzi o cable management. Także tu będzie trzeba zapanować nad tym syfem, który się robi przez te kable wszystkie. No i zobaczmy sobie, co ja tutaj jeszcze wziąłem. Tutaj mamy co? Następne cztery jakieś płytki. I tu są step up tym razem. Step up, step up i step up. Cztery podwyższające. No i to też jest bardzo fajne. Warto też sobie kupić przetworniczki takie, które podwyższają napięcie. Bo na przykład możemy sobie wtedy zasilić różne urządzenia, na przykład z jakiegoś takiego lająka 3,7 V. Tu są podwyższające już. Zobaczmy sobie, jaki w ogóle jest kod tego i sprawdźmy na ich stronce, co nam to pokaże. Lecimy, wpisujemy kod 11829, 11829. I popatrzcie, no to jest coś pięknego, naprawdę. Zarąbiście to wyszukuje. I już mamy to, co kupiłem u nich w sklepie. Czyli step up, napięcie wejściowe 3 V do 3,25. Czyli lająka już pod to podłączę bez problemu, bo ma 3,7 do 4,2 V. No i napięcie wyjściowe mogę regulować w zakresie 4 do 28 V. Super sprawa, prąd wyjściowy 2 A. Coś pięknego. To są bardzo fajne rzeczy, które powinny być naprawdę na warsztacie każdego elektronika, który się bawi w jakieś tam różne projekciki. No i zobaczcie, tu ma wymiary 37 na 15 mm, czyli bardzo mała. Można ją upakować bez problemu do jakiegoś głośnika, obudowy, się powtórzę. Także jest super.
cztery sztuki tych przetworniczek. Ja sobie powyciągam w ogóle wszystkie i potem gdzieś powrzucam do jakiegoś pudełka, bo w tych woreczkach to słabo troszeczkę widać je. Następna. Ale kurczę, można teraz kombinować. Ja pierdzielę. Sporo tego, no. Już chyba mi starczy taki zapas na parę miesięcy do przodu. Słuchajcie, następna przetworniczka. No i dobra, i teraz co? Lecimy z czymś takim, co tutaj sobie kupiłem do sterowania silniczkiem. Wziąłem jedną sztukę na razie. Co tu? Radiatorek. Aha, czyli to jest radiatorek do tego tutaj układu. Słuchajcie, kupiłem... Jak to jest tu zrobione? Aha, tu jest cały układ, dobra. Tak patrzę, że tutaj nie ma żadnych elementów. Myślę, ja pierdzielę, co to, goła płytka? Tu wszystko od spodu jest. Żeby wam pokazać to bliżej. Jest to taki jakby sterownik. No i znowu posłużę się tutaj tym kodem, żeby wam pokazać dokładniej na stronce, co to jest i po co. Słuchajcie, znowu sobie wpiszemy numer i tu jest numer 9166, 9166. No i już wyskoczyło od razu. Jest to sterownik silnika krokowego A4988. Który mi polecił właśnie użytkownik z YouTube'a, który mi wysłał te silniki krokowe. I jestem ciekawy, czy tym razem zadziała mi chociaż jakiś jeden silniczek, bo naprawdę no, chcę podziałać z takimi silniczkami, bo to jest też zarąbista zabawa. Daje mnóstwo możliwości różnych. Zastanawiałem się też, czy jakiegoś sobie takiego projektu DIY nie zbudować, jakiegoś lasera na przykład do grawerowania. Są też projekty bardzo fajne. No można kombinować i to na różne sposoby. Na przykład można jakiś slider, kurczę, zrobić albo obrotową podstawkę. No jest tego w cholerę. Już wymyślam tak na bieżąco, ale no sami na pewno sobie w głowie tam nieraz myślicie, co można by zrobić z takiego silniczka, tak? I sterowania. Jestem bardzo ciekawy, czy to zadziała właśnie z Arduino i będzie miało wystarczającą moc, żeby ten silnik w ogóle zakręcić, tak? Od tego zacznijmy. Tutaj mamy jeszcze taką informację, że mamy od 8 do 35 V zasilanie jakby tego silniczka, a logiki jest od 3 do 5,5 V. Także logika jest tutaj, a motor jest tutaj. No jestem też ciekawy, czy to będzie działało. Jak coś, to i tak będę wrzucał filmiki właśnie z tych zabaw z silniczkami, ale to muszę jeszcze sobie porozkminiać, bo mówię, jestem jeszcze daleko, daleko w ciemnej D, jeżeli chodzi o te tematy. Także tu będzie trzeba sobie porozkminiać. I tu jest jeszcze do tego radiatorek, który trzeba sobie tutaj przykleić. I właśnie, i słuchajcie, no i wtopiłem, bo będąc tam na sklepie, ale widzę, że tutaj ten radiator ma już jakąś taką naklejkę, którą można przykleić do tego, to jeszcze ujdzie, ale muszę sobie jeszcze sprawić jakiś taki klej termoprzewodzący do właśnie różnych układów, żeby ewentualnie móc takie radiatorki sobie przykleić na jakiś układ. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mam jeszcze kolejne dwa radiatorki, które są chyba większe od tego, i kupiłem je z myślą o chłodzeniu układu, który znajduje się w HDMI graberze, tym USB, co kupiłem. Słuchajcie, no popatrzcie się, coś takiego. Dwa takie radiatorki. Staram się wyostrzyć. Dwa radiatorki. No są troszeczkę większe niż ten, co jest do tego układu, widać. No ale nawet jakbym taki zastosował, tu wejdzie, no już może robić jakieś tam zwarcie, także żebym go nie zakładał. Natomiast ten mniejszy jest do tego. Zaraz trzeba będzie sobie to włożyć, żeby się nie pogubiło. I pokażę wam taki motyw.
Tylko nie wiem, gdzie ja tego HDMI grabera teraz trzasłem. Zrobię pauzę, żeby nie tracić czasu. Słuchajcie, jest. Nawet teraz na tym filmiku wam szybko pokażę, o co mi się rozchodzi. Wykręcę sobie tylko dwie śrubki tutaj, bo tutaj nie jest to jakoś, tylko chyba z tej strony będzie lepiej, bo wyjdzie cały. Pokażę wam, dlaczego chcę zrobić tutaj chłodzenie radiatorem na tym układzie, ponieważ on się grzeje, ten HDMI grabber. Nie chcę, żeby ten cały układ mi po jakimś czasie wyzionął ducha, tak? A widziałem, że Chińczyki tutaj dają właśnie, dokładnie na ten układ radiator. No idealnie, ale mam fuksa, bo w ogóle nawet sobie nie zmierzyłem wymiarów, tylko brałem tak, powiedzmy, na pałę, nie? Te radiatorki. Patrzcie się, idealnie pasuje. Po prostu ideał. Jestem fuksiarz, naprawdę. Tylko jest jeden problem. Nie mam kleju, który by przykleił ten radiator do tego układu. Także trzeba będzie się jeszcze zaopatrzyć w klej termoprzewodzący. I potem zobaczymy w ogóle z ciekawości, czy to wejdzie mi do obudowy z tym radiatorem. Ale jak już USB, raczej HDMI wchodzi, to powinno wejść. No pięknie wchodzi. Idealnie. Tak, jeszcze jest nawet przerwa z 2-3 mm. No to będę miał zmodyfikowaną wersję tego HDMI grabera z tym radiatorkiem. No idealnie. No jak fabryka, lepiej niż... Nie, powiem inaczej, lepiej niż fabryka, bo oni żyłowali radiatorka aluminiowego. Także... Albo tutaj z tej strony? Nie, z tej nie wejdzie, bo wtedy nie wejdzie do budowy. Tutaj idealnie pasuje. Coś pięknego. Także HDMI grabber na pewno na tym zyska. I jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę, którą zrobiłem z tym HDMI graberem. Powiedzcie mi, czy to jest dobry pomysł, czy może niekoniecznie musiałem to robić. Już wam pokazuję, o co chodzi, tylko wkręcę śrubkę. Jedną i drugą. I wam pokazuję, o co chodzi. Na taki patent fajny zrobiłem. Myślę, że to też poprawi żywotność tego HDMI grabera. Nawet tego tak bardzo nie widać. Ale zobaczcie, jak jest ta obudowa tego HDMI grabera. To ja z drugiej strony cieniutkim wiertełkiem zrobiłem dziurki. Widzicie? Tu jest pierwsza dziurka na tym znaczku R. Druga jest na C, w środku C. Praktycznie tego nie widać. Także te całe ciepło, które się kumuluje, bo to jest w ogóle wszystko zamknięte. Także wyobraźcie sobie, jak to się nagrzewa do tam 50 stopni, te całe ciepło gromadzi się w środku, no to wiadomo, że będzie się wszystko tam nagrzewało. A tutaj już przez te dziurki jednak to ciepło będzie uciekało. Także jeszcze w porównaniu, w dodatku z radiatorem, ten HDMI grabber będzie fajną zabawką. I generalnie też polecam to, bo jest bardzo tanie. Tak jak już niektórzy wiedzą, kupiłem to na Allegro, nie w Chinach, bo też było tanio. I jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze, kupiłem sobie magnesy neodymowe. Tylko wiecie co? Gdzieś zgubiłem chyba malutkie takie neodymki. No, jeszcze takie maluteńkie miałem. To są takie neodymowe magnesy z dziurką w środku. Chciałem w ogóle zrobić coś takiego, że tutaj na śrubokręt, żeby mi to weszło, ale jednak średnica jest za mała. Są większe jeszcze średnice, no ale wiecie, no nie miałem jak tego sprawdzić, także ewentualnie zostaje tylko zamocowanie tego magnesu gdzieś tutaj z boku. No i wtedy wiecie, o co chodzi. Śrubeczki się trzymają, nic się nie odczepia. Mam jeszcze inną taką zabawkę, którą można namagnesować taką końcówkę. Jest to magnetyzer i demagnetyzer. Tutaj pokręcicie troszeczkę. No i teraz, żeby wam pokazać na jakimś przykładzie, wezmę jakąś śrubkę.
Widzicie, śrubka się trzyma. Teraz, żeby rozmagnesować ten cały śrubokręt, demagnetyzę. No też trzyma. W sumie działa to tak trochę kiepsko, bo i tak przyciąga. Także jedynie to służy do namagnesowania. Też jakieś grosze tam kosztował, nie wiem, 4-5 zł ten magnetyzer. No dobra, ale poczekajcie, bo ja jeszcze gdzieś tutaj miałem takie ten malutkie magnesy neodymowe, takie naprawdę malutkie. I one mi się gdzieś, kurczę, zapodziały. Patrzę, gdzie są. Chwila, zrobię pauzę i poszukam. Boże, one są tak malutkie, że myślałem, że je zgubiłem. W porównaniu do tego to zobaczcie, jakie to jest malutkie. Nie, to jest naprawdę maciupeńkie. Kupiłem raz, dwa, cztery, sześć, osiem sztuk. A żeby wam uświadomić, jak to jest malutkie, ja postaram się to wyciągnąć. Patrzcie się, to jest tyci, tyci, tyci. Takie maluteńkie, że to są połączone 2, 4, 6, 8. Nie wiem, na jakim przykładzie wam to pokazać, że jak to jest malutkie, ale to jest cholernie malutkie. Ja aż ledwo co łapię w palce jeden taki magnesik. Popatrzcie się. Coś takiego. Może się przyda gdzieś tutaj do takiej, o, końcówki. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie łapało mi jakąś śrubkę z tym tym. No łapie. Taki malutki. I to nawet fajnie łapie. No i to się przyda do takich właśnie śrubokrętów, żeby nam łapało śrubeczki. Także wziąłem sobie 8 sztuk. I to, no, trzyma się nawet. Nie powinien się oderwać. Jeszcze jakby to gdzieś, nie wiem, przykleić. Ale chociaż nie warto, bo nie wiadomo, jak głęboko będziemy wkładali taki śrubokręt, żeby odkręcić jakąś śrubkę. Ale takie magnesiki neodymowe są fajne. No, w porównaniu do tych, no to widać, że jest różnica, nie? Jakie są duże. Okej, to jeżeli to jeżeli chodzi o te magnesy neodymowe. No i co? I na koniec zobaczmy sobie te magiczne imadło, które kupiłem. Bo jestem bardzo ciekawy, jak to się sprawuje. Także zróbmy sobie troszeczkę miejsca. I teraz rozpakujmy sobie taką wisienkę na torcie, czyli te imadełko. Słuchajcie, mamy tak, zapakowane to, ciężkie jest, to jest jednak nie plastik, tylko normalne imadło. Mamy kod tutaj 7616, już wam pokazuję, 7616, żeby sobie zobaczyć to dokładniej. 7616, no i mamy 60 mm. Coś takiego, 21 zł. Mocowanie do stołu przykręcanym zaciskiem. I madło obrotowe, szerokość szwęg 60 mm. Myślę, że do takich właśnie zastosowań na biurku to jest wystarczające. Brakowało mi tego cholernie. Bo jak mówię, czasami chciałem coś złapać, przewiercić, a tu nie ma nic takiego dobrego. Nie mówię o tych uchwytach takich, które łapią płytki PCB, bo to zupełnie coś innego. No i rozpakujmy sobie je. Jest zapakowany w takim woreczku foliowym. Wszystko pójdzie też do wyrzucenia. No i powiem wam, że spoko. Tutaj jeszcze, kurczę, jakby miało większą tą płaską powierzchnię taką, żeby można coś sobie postukać, pouderzać w to. Słuchajcie, ja spróbuję to odkręcić. Jak to działa? No, ciężko dosyć chodzi. No, ciężko. Nie da się tak jednym paluszkiem kręcić, jak
w niektórych imadach. Może to jest kwestia wyrobienia się, ale mówię, rozstaw 6 cm, także nawet to nie będzie tak mało. No 6 cm, żeby was nie skłamać, wezmę sówmiarkę, ustawię na 6 cm. To jest tyle. Rozstaw strzęg. Dopiero otwarłem tyle. Jeszcze mogę tyle otworzyć. No także sporo nawet jest. Jeżeli chodzi o obrotowość tego imadełka. Aha, czyli ono jest coś takiego. Tutaj się kręci z tym z boku. Trochę to jest takie, powiedzmy, no dosyć, nie wiem, albo jeszcze musi się w to wszystko powyrabiać, ale jeżeli chodzi o rozstaw tych strzęg, no jestem ciekawy, czy to jest 60 mm. Ile? Jeszcze tyle. No to sporo. Czy to naprawdę wyjdzie aż mi do końca? Czy może on się pomylił i dał mi mniejszy rozstaw imadła? W ogóle, gdzie tu jest napisane? No tak. Widać, że jest tutaj trochę to pordzewiałe. No nie dziwi się, jak takie imadło leży. Teraz weź to złóż. Błagam was. Rozleciało mi się imadło jeszcze, no. Na pewno muszę śrubą trafić, złapać. To nie jest 60 mm rozstaw strzęg. Ja zaraz wezmę to opakowanie. Sprawdzę z ciekawości. A jak coś, to jest filmik, napiszę do nich. Słuchajcie, pomyliliście się. Daliście mi 40 mm, a nie 60. Dobra, spróbuję to skręcić. Okej, chyba się udało. Udało się. Złapało mi. No to zmierzmy, ile to w ogóle ma. Ten rozstaw tutaj. Teraz po rozstawieniu szczęk ma no około 40 mm. Także do 60 to jeszcze jest. Płaci się jeszcze tyle. Zobaczmy sobie opakowanie. Pisze 60 mm. Jak to kurczę jest liczone, odkąd dokąd, te 60. No dobra, już nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły, ale powiedzcie, co o tym sądzicie. Te 60 mm to jest rozstaw odtąd dotąd? 55. To i tak jeszcze nie. Tutaj mamy pomiędzy szczękami teraz gdzieś 38. No, tak już próbuję to zmierzyć, nie? Gdzieś 30, dokładnie 35 mm. Także te 60 mm to ja wątpię, żeby to miało to imadło. Nie, to coś mi tutaj nie gra. Nie wiem, czy to jest 60-milimetrowe imadło. Jeżeli chodzi o obracanie tego, to też jest lekka tragedia. Trzeba to będzie chyba porządnie wyrobić. Chyba, że jak tutaj się ściśnie jeszcze. Tutaj mamy tą regulację do złapania gdzieś tam na biurku. No i powiem wam, to będzie mniej więcej coś takiego. Próbuję już sobie tutaj złapać to. Zobaczymy, jak to będzie działało na biurku. Dobra, fajnie. Można obracać. Tyle, że strasznie ciężko chodzi to imadło. Powiem wam, że no tutaj to też jest takie do blokowania, tak? Żeby nam się nie ruszało. No ale generalnie, jeżeli chciałbym złapać jakiś taki radiator, zrobić w nim dziurkę, no to jeszcze ujdzie. Mówię, mam fajne biurko, duże,
które pozwala mi na zabawę właśnie z takim imadłem bez problemu. Dobra, łapię teraz sobie ten radiator. Złapało mi. Nie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że je kupiłem, chociaż pomimo tego faktu, że nie wierzę w to, że to jest rozstaw 60 mm, chyba że coś nie rozumiem tutaj w tym. Przetrę sobie troszeczkę biurko, bo poleciało tego. Warto by było nasmarować to imadło tutaj jakimś smarem, nawet ten gwint. I mam taki tawot maszynowy zielony, który leży już u mnie chyba z 15 lat. Ale generalnie, jak tak się teraz popatrzę, zastanowię, to powiem wam, że fajne jest takie imadełko. Bardzo fajne. No, można sobie coś fajnie przykręcić, przymocować i na przykład już działać gdzieś jakąś mini szlifierką albo też jakimś wiertłem i coś tam robić. Trochę ostre są te krawędzie, jeżeli chodzi tutaj o zakończenie tych szczęk, bardzo ostre, także ja chyba sobie je spiłuję troszeczkę pilniczkiem, tak żeby mi nie rysowało to, bo są naprawdę bardzo ostre. Tak teraz zauważyłem. Chyba, że są jakieś nakładki na takie szczęki, z które można by zrobić z czegoś tam, nie? Z rurki termokurczliwej? Nie. Tu wejdzie? Nie wejdzie. Znaczy rurka bym nawet nie nałożył. Ale coś można by wykombinować, żeby tak, żeby nie były takie ostre. No i tutaj jeszcze przydałoby się, żeby było jakoś takie miejsce, żeby można sobie popukać młoteczkiem, nie? Żeby coś, kurde, coś tam porobić. No nie wiem. Ale generalnie, popatrzcie się, jak teraz przykręcę to, ten radiatorek, poluzuję na przykład to, mogę sobie kręcić, tak? Tylko że mówię, to chodzi tak, powiedzmy, no bardzo ciężko, dlatego tutaj będzie trzeba smarem posmarować jakimś. Smarem albo też jeszcze jakoś może coś tam doszlifować, bo widać, że tutaj nie starali się o tą jakość, żeby to fajnie chodziło. Chodzi tragicznie, że tak powiem. Słabo. Ale jak już sobie przykręcimy, załóżmy, i jest w miejscu, to jest bardzo stabilne. Bardzo stabilne i no bardzo udany zakup. Tak to podsumuję. Pomimo tych tutaj kilku wad, bardzo fajny zakup. No i to by było chyba na tyle z tego. 38 minut nagrywania. Przetrzemy sobie jeszcze to imadło. Mówię, gdzieś mam jeszcze tawot. O, nawet znalazłem. Słuchajcie, tawot maszynowy. Zielony. To co, może zrobimy taki mały test i posmarujemy troszeczkę. Zobaczymy, jak to będzie wtedy działało. Także najpierw ja, co bym tutaj zrobił? Poluzował sobie szczęki. Najpierw, o Jezu, tu bardzo ciężko chodzi to. Postaram się tawotem ten gwint tutaj nasmarować. Jeszcze mam trochę luzu. Chyba że oni liczą te 60 mm jakoś tutaj. Odtąd dotąd. Sprawdźmy z ciekawości, bo naprawdę te opisy są troszeczkę. 6 cm w ustawie, 60 mm. No całkiem możliwe, że oni liczą to, a nie w ten faktyczny rozstaw, co możemy zamontować sobie coś w środku, tak? Bo to tak naprawdę już chyba dojechało mi do końca. No, już się zbliżam do końca. I zobaczcie, jeszcze raz pokażę wam. Ten rozstaw tutaj to jest mniej więcej, no nawet 4 cm nie ma. Porywak może będzie te 4 cm. Bo jeszcze nie wyskakuje, ale tu się zbliżamy do tego końca. No,
Już zaczyna latać, kibotać się, także maks to jest 4 cm rozstawu tutaj na szczękach. Nie 60 mm, także trzeba brać zapas jakiś tam na to wszystko. Okej, ta wocik wychodzi. Smarujemy sobie tutaj ten gwint. Nie boimy się smaru. Palcem elegancko. No i zaraz zobaczymy, czy ten smar coś da. Ale już coś daje, bo idzie troszeczkę już lżej. Jeszcze sobie weźmiemy tego tawotu, nabierzemy na gwint. Posmarujemy i będzie, myślę, o wiele lepiej niż... Jezus, już czuć różnicę. Jak chodzi ten cały gwint na tym całym. Już czuję, że jest o wiele lepiej. To się pewnie jeszcze z biegiem czasu używania wyrobi. Tu wychodzi z drugiej strony. O, jeszcze się uderzyłem. Tak, będzie spoko. Jak to się wszystko powyrabia, bo to leżało gdzieś pewnie na magazynie, nie wiadomo jaka jest tam wilgotność, temperatura i tak dalej. Także mogło troszeczkę pordzewieć tutaj, gdzie niektóre elementy. Teraz zastanawiam się, jakby to... Aha, żeby odkręcić to, to musiałbym tu śrubę odkręcać, także... Słuchajcie, chyba za bardzo się nie pobawię tutaj w smarowanie, bo widzicie, tu jest śruba, która dokręca, jest jakiś tam dystans pewnie i ona dokręca. Jedynie co mogę zrobić, to w tym wypadku wpuścić troszeczkę w szczelinę tutaj tego tawotu. No i zobaczymy, co coś to da. Tak wezmę na palec i posmaruję tutaj krawędzie tego. Bo nic innego na razie tutaj nie wykombinuję. Jedynie mógłbym jeszcze temperaturą to zrobić tak, żeby to spłynęło tam gdzieś dalej. No i chyba to będzie na tyle z tego smarowania tutaj. Przetrę sobie jeszcze tak, żeby mi tutaj nic nie brudziło palców. No i już jest coś tam lepiej. Coś tam lepiej, powiedzmy. Generalnie sobie przymocuję je do biureczka. Przykręcę. No i mamy. I madełko. Żeby to jeszcze nie latało. No dokręcimy sobie tym tutaj. I powiem wam na sam koniec, że jestem zadowolony z tego imadła. Jeszcze jak się wyrobi ten gwint, ono będzie jeszcze lepiej chodziło, bo na razie to wszystko jeszcze trze tam w środku. No ale już jest różnica. Czuję, że to się powyrabia. O, już fajnie się, lżej się kręci. Słychać, że ten gwint się wyrabia. Myślę, że po miesiącu już będzie chodziło jak żyleta, o ile się nie rozwali nic w tym wszystkim. Bo tutaj najsłabszym ogniwem, które może być w tym wypadku, to może być właśnie tutaj ten gwint cały, który kręci tą śrubą i on może na przykład się wyrobić i wtedy możemy mieć problemy ze ściskaniem czegoś, tak? Dlatego ja sobie jeszcze je rozkręcę potem, przeczyszczę tam w środku, żeby nie było żadnych tam ewentualnie opiłków, które by mi niszczyły ten gwint. No słychać takie dziwne ten. I zobaczymy, jak będzie funkcjonowało.
Dobra, kochani, kończę. 45 minut, także bardzo długo. Nie każdy tyle potrafi dotrwać. Także życzę Wam udanego czwartku. Widzę, że ładna pogoda jest. No i pozdrawiam, trzymajcie się.